Czy pacjentka miała jakiekolwiek szanse przeżycia, gdyby wstrzymał pan operację? Czy ty się spodziewałeś, że bogowie będą dubbingowani po rosyjsku? Nie. Jak się z tym czujesz? Nie masz pojęcia, jaką radością było to, że w pewnym momencie dostaję informację, słuchaj, czy mógłbyś tak pokłonić się troszeczkę, tak by spojrzeć na to, wysłaliśmy ci mailem próbki, czy mógłbyś wybrać aktorów do rosyjskiego dubbingu? Ja mówię, słucham. No tak, bo wiesz, to mimi, będzie rosyjski dubbing, czeski też. Faktycznie wybierałem aktorów do rosyjskiego dubbingu. W porozumieniu z produkcją moją okazało się, że mamy te same typy, czyli te najśmieszniejsze w naszym mniemaniu. Czekam też na dubbing czeski, dlatego że mam wrażenie, że dostaję dzięki temu niezwykły materiał imprezowy. Będę włączał te Blu-raye na imprezach, po prostu wszyscy będziemy mieli niezwykłą zabawę. Ale jeszcze nie miałeś okazji tego słyszeć? Jeszcze nie. Na razie tylko wybrałem, jeszcze nie miałem okazji. Podobno płyty na mnie czekają, ale nie miałem okazji odebrać jeszcze. Łukasz, powiedz mi, bo jesteśmy na festiwalu, tak? Twój film startuje tutaj w konkursie głównym. Rosyjska publiczność jest naprawdę ciekawa polskiego kina. Jakie są twoje oczekiwania? Albo inaczej, czego ty się spodziewasz? Jakie tego odbioru? Albo co chciałbyś tej widowni pokazać, powiedzieć swoim filmem? Faktycznie, może tego nie widać, ale tak... Jesteśmy w Moskwie. Widać. O dziwo. Czego się spodziewam po rosyjskiej widowni? Naprawdę nie wiem. Byłem już w tylu miejscach. Chyba najbardziej egzotycznym miejscem był Bangkok, gdzie dostałem reakcję widowni bardzo zbliżone do polskiej widowni, co niezwykle mnie zdziwiło, dlatego że tam naprawdę nikt nie wie, kto to był Zbigniew Religa. A mimo to, w jakiś sposób to zadziałało. Nie wiem, jak będzie tu. Nie wiem, czego się spodziewać. Inaczej, ja już nie mam oczekiwań. Ja od widowni w Polsce i na całym świecie dostałem dużo więcej, niż się spodziewałem, więc ja już jestem daleki od oczekiwań. Mam nadzieję, że ktoś powie mi, że zrobiłem zły film w końcu. A to chyba będzie bardzo trudne, Łukaszu, w tym przypadku bogów. No nie wiem, to jest bardzo łatwe, wystarczy powiedzieć, proszę pana, to jest nudne. Tam się w ogóle nie strzelają. Nie ma na gości. No, odrobina krwi. Jedyny zarzut, jaki możesz otrzymać, to to, że jednak w twoim filmie padają bardzo niecenzuralne słowa, bo tutaj jest z tym problem. Naprawdę? Naprawdę. Jest tego bardzo mało. A jednak, tutaj jest ustawa, która mówi o czystości języka. Pan i rzeczywiście... W Rosji, tak. Więc jakby, jeżeli twój film był dubbingowany, a wiem, że zostało obronione to, żeby został przetłumaczony jeden do jednego, czyli wszystkie słowa są, nie ma żadnego łagodzenia, no to podejrzewam, że na spotkaniu możesz zostać zapytany właśnie o słowa niecenzuralne. Już wiem, to dlatego tu leci wersja właśnie z napisami, a nie z dubbingiem. Nie, tu jest z dubbingiem. Oglądałeś to z dubbingiem? Ale już są dwa pokazy. Aha, jeden był z dubbingiem, bo ten, który ma zamykać festiwal, wiem, że jest z napisami z kolei. Aha, no to jestem w ogóle niedouczony na ten temat. No, Boże, nie miałem okazji zobaczyć z dubbingiem. Tutaj będziesz miał. Może ci puszczę. Dobrze, podsumowując, powiedz mi właśnie, jakim bilansem się na tą chwilę bogowie zamykają? Bo to jest film, którym walczysz na świecie. Masz na myśli bilansem widowni? Chodzi mi o festiwale. Przełóżmy, tak? Festiwale, sukces festiwalowy, widownie. No wiem, że sam potwierdziłeś przed chwilą, że jednak ludzie kupują twój film. To prawda. Teraz ciężko mi podsumować, ponieważ dziś na lotnisku, siedząc na kawie z moją dziewczyną, ona mówi mi, czekaj, bo teraz za chwilę z Moskwy my lecimy do Nowego Jorku. I ona mnie pyta, mówi, słuchaj, ale my lecimy do Nowego Jorku na ten festiwal, który już wygrałeś? I mówię, jaki festiwal, który ja wygrałem? Nie, my otwieramy festiwal w Nowym Jorku, taki sam europejski. Jakby nie wygrałem go jeszcze, by się nie zaczął. Aha, czekaj, bo tutaj no, 3 maja wygrałeś jakiś, dostałeś nagrodę Krzysztofa Kieślowskiego w Nowym Jorku, a my znowu lecimy do Nowego Jorku. Mówię, okej, to ja nie wiedziałem, że dostałem taką nagrodę. Więc co mam ci powiedzieć? Jakby sporo rzeczy dzieje się poza mną. I po prostu przyjeżdżasz po swoje. Nie po swoje, tylko tam, gdzie zaproszą, tak skromnie sobie, jeśli mogę, przyjeżdżam. Łukasz, bardzo dziękuję i na zapas już ci gratuluję. A na pewno fajnie, że tutaj mogłeś pokazać ten film, że przyjechałeś. Nie, przyjadę z następnym. Zobaczymy wtedy. Dobrze, czekamy. Chyba nie operował. Zbyszek, co tu odpierdalasz? Nie ma szans. A jak ze mnie nie wyjdzie, będzie pan próbował dalej?